Nicka chyba tam z jego dzieci. Aha, no, nie, nie, nie. Nie będzie problemu. Ale jakby za cały czas jestem pod komórką. Cześć. Dzień dobry. Na początek chciałbym życzyć Państwu pogody, która będzie sprzyjała chodzeniu do kina. Jaka to będzie pogoda, niech każdy sobie dopowie sam. Zapraszam na scenę burmistrza Ińska, pana Andrzeja Racinowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Ińsku na inauguracji 39. Lata Filmowego. No, cieszę się bardzo, że mamy tak liczne grono miłych gości. Pan Adam powiedział, że pogoda będzie sprzyjająca pobytowi w kinie. Myślę, że aż tak źle nie będzie. Od jutra jest zapewnione słońce, ale wszyscy tutaj są właśnie miłośnikami dobrego filmu i na pewno Państwo potraficie jakoś to pogodzić. Pobyt nad naszym jeziorem z pobytem w kinie. Także życzę wszystkim, którzy przybyli do Ińska i miłych, sympatycznych wrażeń właśnie z projekcji filmowych, ze spotkania z twórcami filmów, z aktorami, ale także i uroków, przyjemnych uroków pobytu w naszym pięknym Ińsku. Po prostu, żebyście Państwo korzystali także z naszego pięknego, czystego jeziora. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich zaproszonych gości. Agnieszka. Parlamentarzystów niestety dzisiaj nie mamy, nie wiem co się stało. Prawdopodobnie są w drodze, także jeżeli przyjadą, to będzie nam bardzo miło. Gościmy natomiast pana starostę Marka Stankiewicza, bardzo serdecznie witamy. Bardzo serdecznie także chciałbym przywitać radną sejmiku województwa zachodniopomorskiego, panią Beatę Radziszewską, a jednocześnie członka wiceprezesa Stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe, z którym razem, gmina nasza po prostu razem ten festiwal tworzyć. Przepraszam, muszę nałożyć okulary, bo niestety już bez tego sobie nie poradzę. Witamy także serdecznie sekretarza powiatu starkowskiego, pana Tadeusza Lera. Zapraszaliśmy zaprzyjaźnionych z nami samorządowców. Niestety pan prezydent Pajor nie mógł przybyć. I pana prezydenta miasta Stargardu reprezentuje pani Elżbieta Świderska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta. Bardzo serdecznie witamy.
Bardzo serdecznie witamy wójta gminy Dolice, pana Grzegorza Brochockiego. Jest z nami także zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej Oddziału Terenowego w Szczecinie, pan dyrektor Krzysztof Hitusz. Witam bardzo serdecznie pana Jacka Poczyskiego, dyrektora powiatowej stacji sanepidu w Stargardzie Szczecińskim. Chciałbym także przywitać pana dyrektora Krzysztofa Grzesiaka, dyrektora Szczecińskiej Kopalni Surowców Mineralnych. To jest przedsiębiorstwo, które z nami współpracuje na co dzień, które jest jednym z najważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie naszej gminy. I które oczywiście naszą gminę, a także i festiwal wspiera. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym także bardzo serdecznie przywitać przedstawicieli czy członków Miejskiego Stowarzyszenia Miejskie Lato Filmowe w osobie pana Adama i pana Przemka, którzy są tutaj jak gdyby tą główną siłą napędową tego festiwalu, którzy przyczyniają się do tego, żebyście państwo wyjechali stąd z jak najlepszymi wrażeniami. Bardzo serdecznie witam. Chciałbym także serdecznie przywitać pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Mińsku, pana Bogdana Terebeckiego. I witam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców, przedstawicieli przedsiębiorstw, które z nami współpracują, których tutaj nie wymieniłem. Witam bardzo serdecznie radnych, sołtysów naszej gminy, którzy na co dzień z nami współpracują i także przyczyniają się do tego, żeby Miński Festiwal co roku był w Mińsku kontynuowany. No, witam bardzo serdecznie przedstawicieli telewizji, prasy, którzy miejmy nadzieję, że w taki fajny sposób przedstawią to, co się w Mińsku będzie działo. No i przede wszystkim witam wszystkich uczestników, którzy dzięki którym ten festiwal w zasadzie jest, bo to przede wszystkim jest dla nich ten festiwal i dzięki temu, że chcą do Mińska przyjeżdżać, to od wielu lat, po raz 39 mamy przyjemność, po prostu mieszkańcy tej gminy, mamy przyjemność wszystkich państwu gościć. Także cieszymy się bardzo, i życzę wszystkim miłego odbioru, przyjemnych wrażeń z pobytu w Mińsku. I tak jak mówię, pogoda od jutra będzie. Dzisiaj taka jest akurat, która sprzyja pobytowi i w kinie, i później i obok. A od jutra trzeba będzie po prostu dzielić czas na kino i na jezioro. Czego państwu bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. I ja bym teraz chciał w kilku set słowach powiedzieć, dzięki komu ten festiwal funkcjonuje i co by było, gdyby, nie powiem, co by było, gdyby któreś z tych podmiotów nam nie pomogło, bo na pewno byłoby dużo gorzej. Sama impreza jest organizowana od tego roku przez dwa podmioty. Silne wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony Urzędu Gminy i Miasta Insko, a także galera, w której wiosłuje 20 kilka par rąk o nazwie Stowarzyszenie Mińskie Lato Filmowe. I to nie tylko Przemek, ale to jest duża grupa ludzi, każda się w jakimś stopniu przyczynia do tej imprezy. Festiwal wspierają medialnie Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Szczecin, portal stopklatka.pl, Telewizja Polska Szczecin, Tygodnik Ziemi Stargardzkiej, portal stargardzka.pl oraz Echo Szczecina. A teraz będzie jeszcze dłuższa lista. Nasi partnerzy i sponsorzy festiwalu to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Powiat Stargardzki, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Gryfiński Dom Kultury, Zespół Szkół w Ińsku, Restauracja Srebrna Rybka w Ińsku, Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Pomeranian Timber S.A., Szczecińska Szkoła Wyższa Kolegium Balticum,
Nadleśnictwo Drawsko, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Intermed, Pracownia Optyczna Optyk Małgorzata i Dariusz Piszewscy, Price, Artystyczne Wyroby Metalowe, Rikoch Polska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim, firma budowlana Zedelski Stargard, Studio Kosmetyczne Renata Heyman z Ińska, Gospodarstwo Rybackie w Ińsku Michał Czerepaniak, Półwysep Wisola, Piekarnia Drożdżyk Kamila Moskal, Multibank, Ekopark Storkowo, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych, Maciej Górski, HBO Polska, Czeskie Centrum, PKS Gryfice oraz Piekarnia Rogalik. Myślę, że w momencie, w którym już dopięliśmy tych formalności, możemy spróbować się odważyć na otwarcie festiwalu, o co proszę pana burmistrza, ponownie Andrzeja Racinowskiego. Pozostało w tej chwili chyba tylko powiedzieć, że 39. Ińskie Lato Filmowe uważam za otwarte. Na pewno chcielibyście wiedzieć, co będzie w trakcie imprezy. Pewnie nie zdążyliście jeszcze przejrzeć katalogu, a być może należycie już do pokolenia, które zamiast czytać, woli obejrzeć na przykład człowieka, który mógłby wam coś więcej powiedzieć na temat tego, co będzie podczas tej edycji. Chciałbym zaprosić laureata tegorocznego nagrody burmistrza Gryfina, nagrodę o nazwie Wodnik. Człowieka, który wprowadził do sieci kin studyjnych i scyfryzował w tym roku kino Gryf w Gryfinie. Prezydenta Republiki Międzyodrza. Adam Dobry, zajmij sobie spokój. Człowieka odpowiedzialnego za zakrzywienie czasu przestrzeni. Oddaję ci głos. Masz te wszystkie informacje, bo to przecież trudno jest zebrać takie dane. Jest ich więcej, ale nie chciałem was zanudzać. Proszę państwa, no co? Żeby to powiedzieć. To nie jest tak łatwo układać program Ińskiego Lata Filmowego. Człowiek jeździ po prostu po różnych festiwalach, ogląda dużo filmów. Jest tych festiwali około 8 w ciągu roku. Czasami nie wychodzi się w ogóle z sali, ogląda się filmy, no i w końcu się ma, powiedzmy, coś ciekawego do pokazania i dzielę się na przykład informacją i powiem, słuchajcie, no kurde, mamy film z Iraku, taki niesamowity, Syn Babilonu. Okej, no. Opowiadam i tam, nie wiem, na Facebooka na przykład rzucam informację, tam lubię to, jedna osoba na przykład gdzieś, nie? Kto słyszał w ogóle o kinematografii i Iraku. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest chyba sedno tego festiwalu, żeby pokazywać takie rzeczy, których nie możemy nigdzie oglądać. I to jest właśnie jakby klucz tego festiwalu, że możemy stąd wyjechać, możemy wyjechać z tym po prostu bogatsi o doświadczenia, których nigdzie indziej po prostu nas nie zastaną w Polsce. Wiele filmów, które tutaj pokazujemy, przyjeżdżają na jeden pokaz do Polski. Między innymi na przykład ten film, który za chwilę zobaczycie, ma pierwszy swój pokaz w Polsce i podejrzewam, że nikt go więcej nie zobaczy. To jest doskonała komedia, mamy deficyt bardzo duży komedii w kinach. Rzadko kiedy udaje mi się śmiać na komediach, zwłaszcza polskich na przykład, a Czesi cały czas robią dobre rzeczy. I w tym roku czeskich filmów będziemy mieli chyba około 6. Zapraszam, wszystkie są bardzo dobre. Polecam również mocno sekcję filmów poświęconych kinematografiom filmom z Turcji, z Izraela, z Iranu i właśnie na zakończenie festiwalu serdecznie zapraszam na Syna Babilonu. To jest taki mój... jak przyszła paczka z Anglii, to po prostu prawie że ukłoniłem się przed tą paczką, nie? Także... No co by tu jeszcze powiedzieć, no słuchajcie, no mamy około 80 filmów na festiwalu z około 20 krajów, będziemy mieli gości dosyć sporo, pokazujemy dużo kina polskiego, prawie przy każdym tytule polskim będzie gość, reżyser, aktor bądź też producent filmu, który dużo będzie miał do powiedzenia, będziemy sobie dyskutować na różne tematy. Będzie dużo świetnych dokumentów, tą sekcję też bardzo mocno polecam, ale to wszystko mówię
i tak nie będziemy mogli tego wszystkiego zobaczyć, ponieważ to będzie w kilku miejscach jednocześnie i te filmy nie będą powtarzane, także trzeba będzie decydować się na co pójść. Wieczorami w klubie festiwalowym muzyka, imprezki, wiadomo, na festiwalu. To jest jedna z, powiem Państwu, że to jest jedna z takich właśnie najbardziej trudnych chwil właśnie na festiwalu, kiedy trzeba po prostu siedzimy sobie do rana, a później na godzinę, tam powiedzmy, godzinę siedzimy do piątej, a godzina siódma już budzi telefon, trzeba coś zrobić, wstać, wygrzebać się z łóżka. No, przyjeżdżacie Państwo niektórzy na 2-3-4 dni, ale są tacy, którzy właśnie tutaj, ja już jestem od 2 dni, już jestem zmęczony. No i co, nie będę przedłużał, zapraszam, doskonała komedia za chwileczkę, prosto z Czech. Oglądajcie, bawcie się, wracajcie do nas, jeżeli przyjechaliście tylko na moment, oddajcie się tej atmosferze, to jest naprawdę jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie takie rzeczy się po prostu dzieją. Jeszcze mało bym zapomniał, jest jedna rzecz, myślę, że należy się Państwu to, abyście mogli się Państwo trochę dowartościować, to znaczy, żebyście wiedzieli, na jak dobrą imprezę przyjeżdżacie w tym roku. Festiwal Ińskie Lato Filmowe za ubiegłoroczną edycję, a dokładnie Gmina Ińsko i Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe otrzymały nominację do nagrody w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe, Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nominowane były trzy podmioty. Oprócz stowarzyszenia nominowana była pani Dorota Kędzierzaska i Artur Reinhardt za projekt Polska Światło Czuła i w tym roku podczas naszego festiwalu oni będą realizowali warsztaty filmowe, a także nominowany był Rafał Górecki, który prowadzi Prowincjonalia we Wrześni, który obsługuje nam kino plenerowe na festiwalu. Także zgarnęliśmy wszystkich nominowanych do tej nagrody i wszyscy pracują na rzecz Ińskiego Lata Filmowego. Ja również życzę fantastycznych projekcji. Dziękuję. Thank you.